Witam w kolejnym odcinku teleturniejowego Continuum i dzisiaj zaczynamy kolejną serię. Były trzy odcinki z serii Dobra Cena i Familiada na jednym kanale równolegle. Dzisiaj będzie no coś podobnego, ponieważ również temat jest rozległy, dużo przypadków, dlatego dzisiaj będzie tylko część. Tym przykładem są milionerzy i The Wall. Dzisiaj będą takie przypadki ze świata, gdzie wymienimy po prostu kanały telewizyjne, które emitowały zarówno milionerów, jak i The Wall. Niekoniecznie równolegle. Ponieważ, tak jak tutaj mamy pierwszy przykład, Francja. We Francji milionerzy, czyli Qui veut gagner des millions, były emitowane od roku 2000 do 2016. Natomiast The Wall zadebiutowała na antenie TF1 już w roku 2017. Dzisiaj chyba w lutym, zdaje się. No coś w tym stylu. No i ten kanał emitował zarówno milionerów, jak i The Wall. Nie szkodzi, że to było nierównolegle. Najważniejsze, że te dwa teleturnieje były na tym kanale. No i właśnie takich przypadków mamy kilka. Dzisiaj będą pierwsze trzy. To był pierwszy przypadek taki. Przypadek numer dwa. Również bardzo dobrze znany w Polsce. RTL, czyli Niemcy. W Niemczech RTL emituje milionerów, co wszyscy wiedzą. Zresztą już milion razy o tym powiedziałem. Ta emisja odbyła się już od 19 lat, znaczy 3 września będzie 19 lat. Natomiast od zeszłego roku, od lata, ten kanał, ta telewizja emituje również niemiecką wersję The Wall, która w pierwszym sezonie była realizowana we Francji, w Paryżu. Natomiast w tym roku, Niemcy przyjadą do Polski i będą robić The Wall w studiu Transcolor pod Warszawą. No ale w każdym razie i milionerzy, i The Wall na antenie RTL goszczą. To był drugi przykład na dziś. Przykład numer 3. Przykład numer 3. No dosyć świeży. Mianowicie kraje arabskie. W krajach arabskich zarówno arabska wersja milionerów, jak i arabska wersja teleturnieju The Wall były emitowane na antenie stacji MBC1. Middle East Broadcasting Corporation to jest taka panarabska stacja telewizyjna, która emitowała różne arabskie wersje różnych programów. No, wśród nich dawniej byli milionerzy. No, a obecnie od walentynek tego roku jest również The Wall. Ale o The Wall i o arabskich milionerach zrobiłem oddzielne odcinki regularnej serii. Tak więc nie będę się tutaj specjalnie rozgadywał. No i to wszystko w tym odcinku. To była pierwsza część takich przypadków. Kolejna będzie za dwa tygodnie. Dzisiaj już Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!